Na światło dzienne wyszła zapowiedź nowego pakietu skinów Fortnite, który będzie wyjątkowy dla jednej konsoli. I już możecie się domyślać, że na pewno nie chodzi o pecetowców. No i macie rację. To jest kolejny owoc współpracy Epic Games z Xboxem. Niemiecka strona z nowinkami technologicznymi dała znać, że do sprzedaży wkrótce trafi specjalna, limitowana edycja Fortnite konsoli Xbox One S. Poza fioletową obudową i padem, do zestawu będzie dołączony też nowy, fioletowy zestaw skinów Fortnite. Ten pakiet skinów to przefarbowany zestaw Vertexa, czyli skina, który już był w sklepie, ale wyjdzie w takim oto nowym wydaniu. Ta postać nazywa się Mroczny Vertex. Do tego ubioru będzie jeszcze lotnia i zbierak. Co ciekawe, w porównaniu do oryginalnego ubioru Vertexa, ten nowy doczekał się kilku nowych białych światełek na swoim ubiorze. Niestety to zdjęcie jest w niskiej jakości, ale ponieważ to będą przekolorowane edycje już istniejących skinów, jestem w stanie wam pokazać po prostej obróbce oryginalnych skinów. Ten pakiet będzie można odblokować przy użyciu kodu, tak samo jak to w przypadku zestawu Ion. Ale aby móc odebrać tego skina w grze, trzeba mieć dowolną konsolę Xbox One, nawet kolegi. Ja w ten sposób odebrałem zestaw Ion. Poza tymi skinami otrzymamy też 2000 V-dolców i kilka innych usług takich jak Xbox Live, ale my się skupiamy na temacie Fortnite. Do sprzedaży ta konsola powinna trafić w ciągu kilku dni lub tygodni. Nie znamy jeszcze dokładnej daty wyjścia tego skina. Na pewno nie w tym tygodniu. Dopiero we wtorek lub środę będzie aktualizacja z nowymi skinami. Co do dostępności, zobaczymy. Nie wiemy jeszcze, czy ten pakiet skinów będzie sprzedawany oddzielnie jako karta z kodem. Jeśli jako kod będzie dostępny tylko z konsolą, to oddzielnie, podobnie jak Ion, będzie pewnie w cenie 300 zł. Zobaczymy. Jest też mała szansa, że ta informacja się nie sprawdzi, ale w ten sam sposób przedwcześnie na jaw wyszła informacja o zestawie Ion do Xboxa. Warto jest o tym wiedzieć ze szczyptą soli, ale moim zdaniem to jest prawdziwa informacja. Redaktor z tej strony zapewnia, że to jest informacja od pewnego sklepu, który udostępnił listę rzeczy, które są lub będą w sprzedaży w ich sklepie. Przekazał nawet kod kreskowy tego produktu, ale nie ujawnił dokładnego źródła, aby, jak to sam napisał, to źródło nie ucierpiało. I to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja dziękuję za oglądanie, to był Ernest i do zobaczenia w busie bojowym.